Dziękuję serdecznie za zaproszenie i witam Państwa. Chciałbym Państwu opowiedzieć o postępie, który się dokonał w ciągu ostatnich kilku lat, jeżeli chodzi o rozumienie, my mówimy chorób neuroimmunologicznych, czyli chorób, które są na pograniczu układu nerwowego i układu immunologicznego. Oczywiście pierwszą taką chorobą i najczęstszą spośród nich jest stwardnienie rozsiane, ale w ciągu ostatnich kilku lat udało się opisać, zidentyfikować dwie odrębne zupełnie od stwardnienia rozsianego choroby i powiem Państwu, o co chodzi i jak się też różni trochę proces chorobowy w tych trzech chorobach. Zatem stwardnienie rozsiane, bo ono jest tutaj dobrym punktem wyjścia do tej prezentacji, to jest choroba zapalno-demielinizacyjna, to znaczy, że demielinizacyjna oznacza, że osłonki mielinowe są uszkodzone w tej chorobie, a zapalno, że proces zapalny uszkadza te osłonki mielinowe na podłożu tak zwanym autoimmunologicznym, czyli nasz własny układ odpornościowy kieruje się przeciwko naszym własnym białkom, w tym przypadku osłonki mielinowej. W nazwie jest słowo rozsiane, dlatego że ta choroba może atakować mózg, rdzeń kręgowy czy nerwy wzrokowe. Zwykle się ujawnia w młodym wieku dorosłym i jest to najczęstsza choroba demielinizacyjna zdecydowanie. Jej częstość występowania jest na poziomie od 150 osób do 200 osób na 100 tysięcy, przynajmniej w naszej części Europy i ogólnie na tej szerokości geograficznej. Pomimo tego, że badamy stwardnienie rozsiane od, można powiedzieć, 100 lat, to nie do końca wszystko rozumiemy a propos tej choroby, od czego ona się zaczyna. Natomiast to, co wiemy, to jest to, że kluczową rolę w powstawaniu zmian chorobowych pełnią komórki, które się nazywają limfocyty i one uczulają się na białka osłonek mielinowych. Prawdopodobnie to uczulenie po raz pierwszy zachodzi w węzłach chłonnych. Później takie limfocyty, jak one przekroczą barierę krew-mózg, czyli poprzez naczynia wejdą do mózgu, one tam rozpoznają jeszcze raz te same białka albo podobne białka i właśnie po przejściu znaczeń, tutaj widać jak znaczenia limfocyt przechodzi do mózgu na mikroskopie elektronowym, jak one rozpoznają osłonki mielinowe, to powodują uszkodzenie tych osłonek, co jest widoczne jako powstawanie takich struktur piankowatych w obrębie osłonek mielinowych. Jeżeli tych fal napływu limfocytów jest wiele, to komórki nerwowe pozbawione osłonek mielinowych, które pełnią funkcje odżywcze i inne funkcje, one słabną z czasem i to jest druga część procesu chorobowego stwardnieniem rozsianym, czyli po pierwsze to jest uszkodzenie osłonek mielinowych i po drugie utrata komórek nerwowych. To jest szczególnie widoczne w późniejszych stadiach tej choroby. Także jeżeli chodzi o objawy stwardnienia rozsianego, to część tych objawów jest związana z tymi ostrym napływem komórek zapalnych i uszkodzeniem osłonek mielinowych i to są tak zwane rzuty. I one najczęściej występują między 20 a 40 rokiem życia i w zależności od tego, gdzie te komórki wejdą, która część układu nerwowego jest uszkodzona w ostrej fazie, no to pacjenci mogą mieć zaniewidzenie czy drętwienie w konkretnej części ciała, czy osłabienie nogi czy ręki. Natomiast z czasem, jak upływają lata, dochodzi do utraty komórek nerwowych i pojawiają się objawy polegające na powoli narastających trudnościach z chodzeniem. To jest zwykle około 40-50 roku życia. Przynajmniej tak historycznie, jak znamy stwardnienie rozsiane, jeszcze opisywane kilka lat temu. Teraz to się oczywiście wszystko zmienia, mamy coraz więcej leków. Stwardnienie rozsiane może mieć bardzo różny przebieg. Teraz już nawet wiem, że może być bezobjawowe, co się wydawało kiedyś niewyobrażalne, ale dzięki temu, że mamy rezonans magnetyczny, czasami ktoś sobie zrobi rezonans magnetyczny i ma zmiany dosłownie takie jak pacjent ze stwardnieniem rozsianym, a nigdy nie miał żadnych objawów. Także są takie sytuacje, a są oczywiście sytuacje, gdzie ten przebieg jest bardzo, bardzo ciężki. I tak historycznie to jedną z takich najcięższych postaci stwardnienia rozsianego nazywano chorobą Devicka. To polegało na tym, że pacjent miał ataki, czyli na ostro, jak gdyby rzuty, powodujące niedowidzenie, czy nawet ślepotę, albo powodujące duży niedowład w nogach, trudności z chodzeniem.
które występowały w sposób nagły, nieoczekiwany. Historycznie rzecz ujmując, choroba Devicka naprawdę miała ciężkie rokowanie, ponieważ to są dane z lat 90. Teraz zupełnie inaczej to wygląda, natomiast w ciągu 5 lat od pierwszego ataku 50% pacjentów była ślepa z tą chorobą, 30% zgon i 50% musiało korzystać z wózka inwalidzkiego, ponieważ ta choroba, ona szczególnie umiłowała sobie nerw wzrokowy i rdzeń, objawy są właśnie przede wszystkim wzrokowe i skończyn. To w Japonii nazywano ją oczno-rdzeniowym stwardnieniem rozsianym. Natomiast wielki przełom w rozumieniu choroby Devicka nastąpił w 2004-2005 roku w laboratorium Wandy Lennon w Rochester, Minnesota. Ona zauważyła, odkryła, iż 70% pacjentów z objawami NMOSD, to jest aktualna nazwa tej choroby Devicka, prawda, ma w surowicy przeciwciała, które łączą się w charakterystyczny sposób z myślnym mózgiem. Tak, w charakterystyczny sposób się wybarwiają. Nie będę wchodził w szczegóły, ale to jest takie barwienie wokół naczyń i tak dalej. I na początku nie wiedziano, co tak się barwi, prawda? I były kolejne badania i w 2005 roku okazało się, że te przeciwciała, one są skierowane przeciwko takiemu białku, który jest kanałem wodnym na komórkach, które się nazywają astrocyty. Skierowane są przeciwko akwaporynie czwartej. Także 70% osób z objawami NMOSD miało te przeciwciała przeciwko akwaporynie czwartej. Jednocześnie testowano od tego czasu setki tysięcy pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i żaden z tych pacjentów nie ma takich przeciwciał. Także to był bardzo duży w ogóle przełom też w rozumieniu tych wszystkich chorób, ponieważ to był pierwszy raz, kiedy odkryto biomarker w chorobie przypominającej stwardnienie rozsiane. Biomarker to jest tak jak gdyby taka wizytówka. Jeżeli ktoś ma tą wizytówkę, to jest napisane, jaką ma chorobę, prawda? Czyli jeżeli ktoś ma te przeciwciała przeciwko akwaporynie czwartej, to znaczy, że choruje na NMOSD. Na przykład stwardnienie rozsiane nie ma takiego mocnego biomarkera, który by nam pozwolił od razu rozpoznać chorobę. I po drugie, to co było zaskakujące, to jest to, że przeciwciała przeciwko akwaporynie czwartej, one się wiążą i atakują pierwotnie komórki, które się nazywają astrocyty. Podczas gdy zawsze uważano, że choroba Devicka jest chorobą tak samo jak stwardnienie rozsiane, jest chorobą demizacyjną, czyli że pierwotnie jest osłonka mielinowa uszkodzona, albo oligodendrocyt, to jest z kolei komórka, która produkuje tą osłonkę mielinową wokół komórek nerwowych. I zatem jakie są objawy NMOSD? Po pierwsze, ataki NMOSD, one ogólnie są cięższe niż w stwardnieniu rozsianym. Na tą chorobę chorują głównie kobiety. Jest duża przewaga zachorowań u kobiet w stosunku do mężczyzn, 9 do 1. Średni wiek zachorowania jest około 10 lat później niż w stwardnieniu rozsianym, gdzie jest 30 lat, a tu jest około 40 lat. I są trzy główne typy ataków chorobowych. Jest zapalenie nerwu wzrokowego. To zapalenie nerwu wzrokowego cechuje się tym, że jest bardzo ciężkie. Powoduje głębokiego stopnia często niedowidzenie, a zejściowo niejednokrotnie może być to niedowidzenie na poziomie ślepoty. Oczywiście są pewne cechy w rezonansie, duże zapalenie w tym nerwie, które pozwala nam od razu już mniej więcej pomyśleć o tej chorobie, że to może być to, a nie stwardnienie rozsiane. Drugi typ ataku to jest zapalenie rdzenia kręgowego, które też ma bardzo ciężki przebieg. Rdzeń kręgowy to jest ta część układu nerwowego, która jest w kręgosłupie i ona jest odpowiedzialna za czucie w rękach, w nogach, za siłę mięśniową w rękach, nogach, za funkcję pęcherza, za inne funkcje. I jeżeli chodzi o to zapalenie rdzenia kręgowego w NMOSD, to ono potrafi być bardzo masywne, gdzie zmiana się ciągnie na kilka segmentów w kręgosłupie i jest rdzeń obrzęknięty. Ten obraz w rezonansie jest też charakterystyczny dla tej choroby i odróżnia ją od stwardnienia rozsianego. Jest też taki trochę rzadszy zespół, ale może to wystąpić u mniejszości pacjentów. To jest tak zwany zespół pola najdalszego, gdzie zapalenie jest w pniu mózgu, w ośrodku, który zawiaduje wymiotami. Pacjenci potrafią mieć uporczywe nudności, wymioty, czkawkę uporczywą, której nie da się opanować, to potrafi trwać nawet miesiącami.
Jeżeli chodzi o leczenie ataków NMOSD, ponieważ one są cięższe niż w stwardnieniu rozsianym, więc często trzeba postępować troszkę bardziej agresywnie. Zaczyna się tak samo jak w stwardnieniu rozsianym, czyli daje się tak zwany metyloprednizolon, to znamy to pod nazwą solumedru, zwykle przez 5 dni po 1 gram dziennie. Ale jeżeli atak jest bardzo ciężki, pacjent się nie poprawia po pierwszej, drugiej kroplówce, to właściwie trzeba pomyśleć o tym, żeby zaaranżować dla pacjenta wymianę osocza, czyli tak zwane plazmaferezy, ewentualnie immunoglobuliny mogą być alternatywą, ale jest mniej dowodów naukowych, że są tak skuteczne jak plazmafereza. Ważną różnicą pomiędzy NMOSD a stwardnieniem rozsianym jest to, jak narasta niesprawność w tych dwóch chorobach. Wiecie Państwo, że w stwardnieniu rozsianym na początku zwykle jest tak, że pacjent ma tak zwane rzuty, kiedy w okresie ostrym rzutu staje się niesprawny, ale później dostaje solumedrol i zwykle jest tak, że objawy się przynajmniej na początku choroby wycofują całkowicie bądź częściowo, później jest następny rzut. Może być tak, że po którymś rzucie on zostaje z lekką niesprawnością, natomiast duży problem jest z tym, że około 50 roku życia ta niesprawność zaczyna narastać w sposób niezależny od rzutów, po prostu sama z siebie. Co 3 miesiące, co 6 miesięcy pacjent zauważa, że troszkę gorzej chodzi. Jest to taki podstępny postęp niesprawności. Natomiast w chorobie de Vicka jest inaczej zupełnie, ponieważ tam niesprawność jest całkowicie wtórna do ataków. To znaczy, jeżeli pacjent ma ciężki atak, powiedzmy, albo jest to zapalenie nerwu wzrokowego, albo zapalenie rdzenia, jest leczony solumedrolem, plazmaferezami, często jest tak, że zostaje już po takim ataku z pewną niesprawnością. Później, jeżeli ma drugi atak, to znów mu na ostro niesprawność narasta, jest leczony, trochę się objawy poprawiają, ale już jest na takim poziomie większej niesprawności niż przed atakiem. I tak jest właściwie z każdym jednym atakiem. To pokazuje, jak bardzo w tej chorobie ważne jest zapobieganie atakom i szybkie leczenie ataków, żeby zapobiegać narastaniu tej niesprawności. Natomiast tej fazy takiej podstępnej, powoli narastającej, która jest stwardnieniem rozsianym, nie ma w tej chorobie. Oczywiście klasycznie w wielu ośrodkach na przestrzeni ostatnich dekad próbowano różnego rodzaju leków, żeby zapobiegać tym atakom. Nie było prowadzonych jakichś badań takich większych, tak jak teraz znamy badania kontrolowane placebo czy grupą kontrolną, ale wiedziano na podstawie obserwacji leczenia wielu pacjentów w różnych ośrodkach, że przewlekłe leczenie małą dawką sterydu doustnie w połączeniu z azatiopryną, czyli inaczej imuran, czy mykofenolanem, czy metotreksatem. Jeszcze niedawno pojawił się lek, który się nazywa rituximab. Wszystkie te leki, one są skuteczne w NMOSD, ale nie stuprocentowo i zdarzają się sytuacje, gdzie pacjent jest na tym leku i mimo tego ma rzut. Co w NMOSD jest trochę niedopuszczalne, dlatego że każdy jeden atak w tej chorobie może się skończyć tym, że pacjent nie wróci już do poziomu wyjściowego, jaki miał przed atakiem. No i zaczęto się zastanawiać, jakie można tutaj zrobić kolejne kroki terapeutyczne, żeby zaproponować większą skuteczność leków w zapobieganiu atakom NMOSD. No i to właściwie stało się możliwe dzięki temu, że zostało odkryte to przeciwciało przeciwko akwaporynie czwartej i od tej pory prowadzono bardzo intensywne badania, co tak naprawdę się dzieje u tych pacjentów, że dochodzi do tak ciężkiego ataku i tak ciężkich powikłań. Więc ogólnie tylko prześledzę tą kaskadę, która się dzieje w procesie choroby w NMOSD. Uważa się, że te przeciwciała przeciwko akwaporynie czwartej są produkowane przez takie komórki, które się nazywają plazmablasty. One przypominają limfocyty B i mają na swojej powierzchni takie białka jak CD19, CD20. Te komórki produkują przeciwciała przeciwko akwaporynie czwartej, ale żeby je porządnie wyprodukować, to potrzebują pobudzenia przez takie białko, które się nazywa interleukina 6. I później jak to przeciwciało jest wyprodukowane, to ono przechodzi do mózgu i tu się łączy z tą akwaporyną czwartą, czyli z tym kanałem wodnym, który jest na astrocytach.
Ale samo z siebie przeciwciało nie jest takie groźne. Ono musi się połączyć z tak zwanym dopełniaczem. Dopełniacz to jest taki, jak gdyby taka kaskada, wodospad białek, które się łączą z przeciwciałem i tworzą wielką dziurę w obrębie komórki. Na skutek tego komórka jest dysfunkcyjna i następnie umiera. Także w sumie, jeżeli już spojrzymy nawet na to podsumowanie tak zwanej patogenezy NMOSD, to widzimy kilka miejsc, gdzie moglibyśmy za pomocą leków zainterweniować, żeby zapobiec tej kaskadzie uszkodzenia. Po pierwsze, można by było przyblokować interleukinę 6, która się przyczynia do produkcji tych przeciwciał przeciwko akwaporynie 4. Po drugie, zablokować ten dopełniacz, czyli ten konglomerat białek, które atakują astrocyt bezpośrednio. No i po trzecie, zablokować produkcję przeciwciał przeciwko akwaporynie 4 przez limfocyty B. I rzeczywiście zrobiono 3 takie podejścia terapeutyczne do tej choroby i pokażę Państwu, czym to poskutkowało. Więc po pierwsze to był taki lek, który się nazywa eculizumab. On blokuje dopełniacz, to znaczy jak przeciwciało się połączy z astrocytem, to nie jest w stanie zaaktywować dopełniacza zupełnie, ponieważ ten lek to blokuje. I teraz jeżeli zobaczymy na wyniki badania klinicznego, tutaj mamy na tej osi procent pacjentów, którzy nie mieli ataku. Więc w grupie kontrolnej, a w obu grupach mogło być tak, że dodatkowo jeszcze pacjenci dostawali te klasyczne leki immunosupresyjne, mogli być na małym sterydzie czy tam na imuranie. I proszę zobaczyć, że w grupie oczywiście kontrolnej tutaj na przestrzeni kolejnych tygodni no coraz mniej pacjentów było wolnych od ataku. Natomiast w grupie ekulizmową praktycznie wszyscy byli wolni od ataku. Także to jest nieprawdopodobny wynik badania klinicznego, jest redukcja ryzyka rzutu o 94%. Drugi lek to jest inebilizumab, on blokuje CD19, czyli tą molekułę, która jest na limfocycie B, w związku z tym wpływa na produkcję przeciwciał. To badanie było o tyle kontrowersyjne, że ono nie pozwalało na używanie żadnych innych leków immunosupresyjnych. To znaczy, że pacjenci w tej grupie kontrolnej byli tylko na placebo, co w NMOSD uważa się teraz, że to jest nieetyczne. Ale było tak zrobione, że 3/4 osób było na leku, 1/4 tylko była na placebo i dodatkowo jak tylko pacjent miał pierwsze objawy ataku, to od razu został przerzucany na tą grupę z lekiem. No i to badanie, znów mamy to samo. Jeżeli chodzi o placebo, z czasem coraz więcej pacjentów miało ataki, natomiast w grupie inebilizumabu bardzo wysoka skuteczność. To badanie zostało zakończone przed czasem, dlatego że uznano, że byłoby nieetyczne je kontynuować. Po prostu był tak wyraźny efekt skuteczności tego leku i wszyscy przeszli później już na właściwe leczenie. I trzeci lek to jest satralizumab, który jest dostępny już obecnie w programie NFZ-owskim w Polsce. To jest lek, który blokuje tą interleukinę 6, która napędza produkcję przeciwciał przeciwko akwaporynie 4 i znów lek o bardzo wysokiej skuteczności. Także tak się stało, że te wszystkie 3 badania kliniczne były równolegle mniej więcej prowadzone i w 2019 roku wszystkie 3 zostały zatwierdzone do leczenia NMOSD. Eculizumab to był lek, który dawano co 2 tygodnie. Uznano, że to jest trochę niewygodne i został ten lek trochę zmodyfikowany. Nazywa się teraz ravalizumab i się go rzadziej daje. Zarówno eculizumab, jak i inebilizumab, z tego co wiem, starają się o refundację w Polsce aktualnie, natomiast satralizumab jest dostępny w programie lekowym. To odkrycie przeciwko akwaporynie 4 to był oczywiście niesamowity przełom, ale tak naprawdę to też się wiązało z tym, że pojawiły się kolejne pytania, ponieważ tak jak Państwo pamiętacie, Wanda Lennon odkryła, że 70% pacjentów z objawami NMOSD ma w surowicy przeciwciała przeciwko akwaporynie 4, co oznacza, że 30% nie ma przeciwciał przeciwko akwaporynie 4 i mówimy, że są tak zwani seronegatywni. Oczywiście zastanawiano się i podejrzewano, że prawdopodobnie ci pacjenci seronegatywni, którzy nie mają przeciwciała przeciwko akwaporynie 4, no, mają prawdopodobnie przeciwciała przeciwko jakiemuś może innemu białku. I takim białkiem, które od lat było badane w stwardnieniu rozsianym i w chorobach demienizacyjnych, to było białko MOG. Ono było dlatego badane, że
dość charakterystycznie ono ulega, my mówimy ekspresji, czyli pojawia się, zlokalizowane jest na powierzchni osłonki mielinowej. Dosłownie na powierzchni, więc jest bardzo dostępne dla przeciwciał, dla komórek i może być łatwym łupem dla uszkodzenia poprzez układ immunologiczny. I przez lata badano w stwardnieniu rozsianym, czy pacjenci ze stwardnieniem rozsianym mają przeciwciała przeciwko białku MOG, ponieważ MOG był jednym z kandydatów właśnie, jeżeli chodzi o uczulanie tych limfocytów, które są w stwardnieniu rozsianym. No i badano przeciwciała antymog w stwardnieniu rozsianym, ale za pomocą tych technik, które były wtedy dostępne. A to były takie techniki, które, żeby wykryć przeciwciało, najpierw trzeba było jak gdyby wypłaszczyć ten MOG. Czyli ten MOG nie występował w takiej strukturze trzeciorzędowej dokładnie jak jest na osłonce mielinowej, tylko się go przetwarzało w laboratorium, żeby miał taką strukturę liniową, był taki wypłaszczony. No i przy użyciu takiego wypłaszczonego MOG stwierdzano, że przeciwciała antymog rzeczywiście są u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, ale są również w NMOSD, są również u zdrowych osób. I po odkryciu przeciwciał przeciwko akwaporynie czwartej doszło do postępu w wykrywaniu przeciwciał, ponieważ zastosowano test komórkowy, a w teście komórkowym jest tak, że na powierzchni pojawia się białko dokładnie w takiej strukturze, jak występuje w organizmie. I okazało się, że te przeciwciała antymog, one są właśnie u tych pacjentów z NMOSD, którzy nie mają drugiego przeciwciała, mogą być w zapaleniu rozrodkowym, w zapaleniu rdzenia i mogą być w zapaleniach mózgu dzieci. Natomiast nie ma ich u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Jeżeli chodzi o MOGAT, objawy są trochę podobne jak w NMOSD, ale też różne. Mamy też zapalenie nerwu wzrokowego, ale ono trochę inaczej przebiega. Jest silniej wyrażony ból, może być w badaniu okulistycznym odchylenie obrzęk tarczy nerwu wzrokowego. Są trochę inne zmiany w rezonansie i przede wszystkim przebieg jest łagodniejszy. Zwykle jest tak, że to zapalenie nerwu wzrokowego bardzo ładnie odpowiada na sterydy i pacjent zostaje z całkowitym widzeniem po takim zapaleniu nerwu wzrokowego. Jest też zapalenie rdzenia kręgowego, dokładnie tak jak w NMSD czy w stwardnieniu rozsianym. Też ono ma pewne inne cechy. Na przykład często się lokalizuje w dolnej części rdzenia, tam gdzie są ośrodki dla pęcherza moczowego, więc pacjenci mogą mieć problemy zejściowe z pęcherzem moczowym, ale w większości przypadków znów odpowiedź na sterydy jest dobra tutaj. No i jest też taki zespół, to jest u dzieci, on występuje zapalenia mózgu u dzieci, gdzie dzieci są bardzo chore w ostrej fazie, ale znów rokowanie jest zwykle dobre, poprawiają się ładnie po sterydach. Jeżeli chodzi o przebieg MOGAT, to jest to choroba, która ma inny przebieg niż stwardnienie rozsiane i NMOSD, ponieważ wiele przypadków kończy się na jednym ataku i pacjent już nigdy nie będzie miał drugiego ataku. Postacie nawrotowe to jest wedle dzisiejszych badań gdzieś około 1/3 pacjentów. Zdarzają się one i one są właśnie, sprawiają może trudności trochę w leczeniu. Natomiast jak leczymy MOGAT? No MOGAT jest niedawno został scharakteryzowany, właściwie kilka lat temu, więc jeszcze nie ma żadnych zatwierdzonych leków takich popartych badaniami klinicznymi, jak to jest w NMOSD czy w stwardnieniu rozsianym. Więc wszystkie rekomendacje oparte są na badaniach tak zwanych retrospektywnych i obserwacyjnych. I to, co zauważono, to jest to, że jeżeli po ostrym ataku w MOGAT pacjenta co najmniej przez 3 miesiące się leczy małą dawką zmniejszającą sterydu, to redukuje ryzyko nawrotu u pacjentów z MOGAT. I tak na całym świecie aktualnie się postępuje, że po ostrym ataku przez 3 miesiące co najmniej się daje w zmniejszających dawkach steryd doustnie, a później, jeżeli nie ma nawrotu, to odstawia się sterydy i się pacjenta widuje raz na początku, na pół roku, a później raz na rok i zwykle nie ma nawrotu. Oczywiście w tych postaciach nawrotowych były też różne stare leki próbowane, imuran i tak dalej i one działają, ale też prawdopodobnie nie w 100%. No i są nowe leki biologiczne, podobnie jak w NMOSD i one są aktualnie testowane już w takich randomizowanych, dużych badaniach klinicznych i satralizumab, czyli podobnie jak w NMOSD, bo ta interleukina 6, ona prawdopodobnie tu się też przyczynia do ataków i jest też inny taki lek, rozanoliksizumab, który jak gdyby zwiększa degradację tych przeciwciał antymog i w ten sposób miejmy nadzieję, że działa w tej chorobie. Także dziękuję bardzo za
wysłuchanie tego wykładu. I tutaj macie Państwo jeszcze pewne różnice na tym slajdzie pomiędzy tymi trzema chorobami, które już znamy, a więc różnice w tym, jak powstaje uszkodzenie. I należy pamiętać o tym, że te choroby MOGAD i NMSD są rzadsze dużo niż stwardnienie rozsiane. Jeżeli weźmiemy dorosłych, 50 dorosłych, prawdopodobnie jest tak, z tymi objawami naszymi demienizacyjnymi, 46 będzie miało stwardnienie rozsiane, dwóch będzie miał MOGAD, jeden będzie miał NMSD, a jeden będzie taki trudny do zdiagnozowania, że będzie ciężko powiedzieć, co ma i sprawia trudności, prawda? Także tak to wygląda. Dziękuję.